Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w sercu Kaszub w Kościerzynie po raz 21 Wielkie Święto Książki Kaszubskiej i Pomorskiej. Jako dyrektor Biblioteki Miejskiej imienia księdza Konstantego Damrota mam przyjemność rozpocząć to uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom 21 konkursu literatury kaszubskiej i pomorskiej. Witam pana Michała Majewskiego, burmistrza miasta Kościerzyna. Bardzo serdecznie witam zawsze w Kościerzynie przy pięknej pogodzie, przy wspaniałej atmosferze. Dziękuję za to, że w tym roku udało się chociaż w ten sposób zrobić. Udało się zrobić konkurs książki pomorskiej i kaszubskiej. Było na tyle dużo chętnych i osób zaangażowanych, które przeczytały te książki, to, że my się cieszymy. Że się cieszymy i możemy też w ten sposób zapromować siebie, was i Kościerzyny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za obecność panu profesorowi Tadeuszowi Linknerowi, pomysłodawcy i przewodniczącemu konkursu literatury kaszubskiej i pomorskiej. Serdecznie dziękuję pani Bogumile Cirockiej, przedstawicielce komisji konkursowej. Witam naszych dzisiejszych wspaniałych gości, pisarzy i wydawców książek, laureatów tegorocznego konkursu literatury kaszubskiej i pomorskiej. Na 21 konkurs literatury kaszubskiej i pomorskiej wpłynęło 101 książek wydanych na przestrzeni 2 lat. Od czerwca 2019 roku do maja 2021 roku. 6-osobowe jury wyłoniło w tym roku 11 kategorii i było bardzo szczodre. 5 kategorii w literaturze kaszubskiej i 6 w literaturze pomorskiej. W literaturze kaszubskiej to beletrystyka i książki edukacyjne dla młodego czytelnika, opracowania naukowe i popularno-naukowe, literatura piękna w języku kaszubskim, tłumaczenia, albumy kaszubskie i przewodniki. W literaturze pomorskiej to opracowania naukowe, proza, literatura faktu, poezja, literatura dziecięca i młodzieżowa oraz albumy. Warto podkreślić, iż nie zawsze w każdej kategorii jury przyznało miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Czasami są też podwójne. Przewodniczącym komisji konkursowej od samego początku jest profesor Tadeusz Linkner, a obecnie członkami jury byli profesor Kazimierz Nowosielski, magister Renata Mistarz, magister Bogusława Cirocka, magister Iwona Makurat i doktor Grzegorz Szramkę. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pozycjami komisja przyznała następujące wyróżnienia i nagrody. Literatura kaszubska, dział beletrystyka i książki edukacyjne dla młodego czytelnika. Wyróżnienie dla dwojga autorów, Danuty Stanulewicz za książeczkę Zielony Pójk. Dodam jeszcze przepięknie ilustrowaną przez Katarzynę Leszczyńską. Drugie wyróżnienie dla Janusza Manelskiego za książkę Pisarze zieją z Indzenia z kaszubską literaturą. W tej części, w tym dzylu, trzeci plac zajęła Ksuńska Moja Piersiu Bibliu Nowy Testament w Łebryskach Aleksandrę Majkłeści i Dariusza Majkłeściłę. Według tego, ja po polsku czytam. I jeszcze jedno, trzeci miejsce, trzeci plac dla Emilii Maszkę za Udźbłewnik Kaszepściu Etkrywca, Udźbłewnik do Kaszepściego Języka, klasa piątu. Trzecie miejsce, drugie miejsce dla wymienionych już Aleksandry Majkowskiej i Dariusza Majkowskiego za Przygodę Remusa na Pustkłewiu. W dziale opracowania naukowe i popularno-naukowe wyróżnień jest 4. Dla Daniela Kalinowskiego za redakcję pracy Emigracja Kaszubska, zjawisko, ludzie, ośrodki. Dla prześwietnej trójcy Cezarego Obrach-Prądzyńskiego, Justyny Pomierskiej i Łukasza Grzędzickiego za Kasiebi w trzeciej RP, Polityka, Prawo, Edukacji Wernota, kolejna część Wademekum wydawanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i nie tylko. Kolejne wyróżnienie dla Krzysztofa Jażdżewskiego za monografię Skorzewo, zarys dziejów kaszubskiej wsi. I jeszcze jedno dla Stanisława Frymarka,
Tytuł jest dwujęzyczny, kaszubsko-angielski, ale ośmielę się przeczytać tylko kaszubski. Za kaszepści język w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii, leksykalne interferencje w grupce kasiebów w Kanadzie, USA i Nowej Zelandii. Trzecie miejsce za opracowania naukowe i popularno-naukowe zdobył Przemysław Ruchlewski za książkę To Muzeum, 50 lat działalności Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Ejherowie. Pierwsze miejsce w opracowaniach naukowych i popularno-naukowych zdobył profesor Marek Cybulski za przeciekawą, świetną książkę Rola nas własnych w kształtowaniu kaszubskiej tożsamości etniczno-regionalnej. Każdy język przechowuje dużo wydarzeń, dużo spraw, które już dawno minęły. Język jest taką skarbnicą, w której tym językiem się posługujemy na co dzień, ale najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile w nim jest bogactwa. Takie bogactwo zawiera się szczególnie w nazwach własnych. Nazwy własne bowiem odnoszą się do jednego człowieka, jednego wydarzenia, jednego miejsca. Książka składa się z artykułów, w których ukazuje nazwy własne odnoszące się do naszego regionu, Kaszub, nazwy nazywające ludzi, wydarzenia, miejsca, których to nazwy, w nazwach własnych widać sprawy związane z Kaszubami. Dzięki nim dokonuje się specyficzna promocja tych ludzi, tych wydarzeń, tych spraw związanych z Kaszubami. Jest tu na przykład artykuł poświęcony nazwom ulic w Kościerzynie. Dzięki temu wydobywa się ludzi, chociaż nie tylko, również wydarzenia, również inne sprawy, jakoś tam związane z naszym kaszubskim regionem. Kategoria literatura piękna w języku kaszubskim. Wyróżnienie jest jedno dla poety Titesa Kamila Rolścigła za Krzmianto z Szterku. Trzecie miejsce uzyskał Stanisław Janka za Jankę, za książkę Cesk. Drugie miejsce Janusz Mamelski za Gytci łeb drogę do nieba. Pierwsze miejsce zgarniający dziś większość nagród Darek Majkowski za kaszubskie fantazy, panie profesorze, tak, kaszubskie fantazy pod tytułem Płet ułekę jastrę. Dotychczas przede wszystkim miałem tłożył ksąsi ludzece wyspu z białką, jest miele starały to, żeby kaszepsi dzece miały co czytać po kaszepsku. Same mamy trzy córci i bardzo nam zalegało na tym, żeby tacie lektury powstawały. Ale te świadacie z czasu po pierwsze dzece nam dorastają i widzimy, że te lektury, jacie one brykują, są coraz poważniejsi. A po drugie, po dziecka bardzo im się interesował literaturą fantazy. Czytałem rozmaite ksąści, grał też w komputerowe gry, jak wtedy już było na to wice czasu. No i pomyślałem, że fajnie by było napisać taką kaszepską fantazę, jakoby była młodzko opiarta na kaszepście mitologię i demonologię. Żeby ten piękny świat, jaki mamy zapisany chłodzle w słowarzu ksandza Bernata Zechte, jaki je bardzo piękno opisany w rozmaitych książkach świętej pamięci profesora Jerzego Sampa, żeby go przenieść na taki język, jakim lży się do przejancy przez młodzież znadzezniową. No i takim pomysłem, że fantazy to może być prawie dobra udba. Stądka Podłyka Jastry, jako dzisiaj jest prawie wyprzedniono pierwszym placem, za co im bardzo ryt i dziękuję za łaskawość komisji Psandzy Celów. Mam nadzieję, że książka będzie się widziała i że będzie do odbioru też dla tych, co kaszepsi znają do słabo. Zdawiam jest to, że dzianka słowośko wyjać je z błyku na marginesu, będzie to lepiej do czytania dla kogoś, kto choć tam 2 czy 3 lata miał w spodlecznej szkole kaszepski język. Historią, jak to w świecie fantazy, myślę, dość, można powiedzieć, taci gatunek bardziej opierty na Tolkienie, jak na Howardze, na Gwest, czyli bardziej ten świat je łagodny, no ale nie feleje w nim magii, przemocy, wiele, myślę, takich zwrocenków akcji. Ty bohaterowie, jacy są nama zdywają, że są pozytywne. Końc końców może się okazać, że musimy o nich zmienić zdanie. Rasy, jacy się tu pojawiają, są prawie opierte na kaszepście mitologię, demonologię. To są kresnianta, stolemy, klabaternice,
Mamy taci płestacje jak Berowocotka, Berówc. Myślę, że każdych to zadzecka czytał jacis legendy, bejcika szepści. Baroletko i fejso w tym nalezę. Miałem starać, by język był też taci prosty, żeby było dosyć wiele szpertów w tym wszystkim. Serdeczno polecam. Podłeka jastre. Myślę, że poprowadzę każdych to chętno czyta literatura fantazy, a jeżeli do tej już znaje, podspiesz na kaszepście język, pan ze styk sąści barolet. W tłumaczeniach nie przyznaliśmy wyróżnień, natomiast 3 nagrody. 3 miejsce dla Paulene Wanserści za ABC Ekonomii Piersi Kroci w Świece Detków. Bardzo pożyteczna książka. Przyznaję, że sama się niektórych rzeczy dopiero teraz dowiedziałam z niej. 2 miejsce dla Stanisława Janci za tłumaczenie książki Zajcowu Górka, której autorem jest, jeśli dobrze pamiętam, Tomasz Słomczyński. 1 miejsce w dziale tłumaczeń otrzymuje Mateusz Titesmeyer za Przygłę de Alicję w Cedaćny Zemie. Pomysł na przetłumaczenie i wydanie książki Alice Adventures in Wonderland w języku kaszubskim chodził mi po głowie już od kilku lat, ale tak naprawdę ta przykra sytuacja, która nas spotkała na początku marca zeszłego roku, przyczyniła się do tego, że pracę mogłem nad tym podjąć, ponieważ wraz z początkiem pandemii straciłem po prostu swoją pracę. I pierwsze 2 tygodnie, kiedy nas wszystkich pozamykano na przymusowej kwarantannie, spędziłem w domu, zastanawiając się nad tym właściwie, co dalej ze sobą zrobić. No i był to taki czas dla nas wszystkich nieprzyjemny. Pamiętam, że były zamknięte lasy i parki, nie można było nawet wyjść gdzieś. I w tym właśnie czasie, kiedy nie można było się nawet spacerować po mieście, usiadłem i przetłumaczyłem jeden z najbardziej znanych wierszy z obu części Alicji w Krainie Czarów, czyli Jabberwocky. Tłumaczenie na język kaszubski dosyć fajnie się przyjęło wśród czytelników w internecie, którzy mówili, podkreślali w komentarzach, że będą właśnie w ten sposób tłumaczyć się tekstem tego tłumaczenia przed policjantami i żołnierzami legitymującymi przy wchodzeniu do parków miejskich. No i gdzieś wówczas pojawił się faktycznie ten pomysł, że może warto byłoby przysiąść i popracować nad całą książką. Tłumaczenia podjąłem się niedługo później i opracowanie, które posłużyło mi do tłumaczenia, było takie piękne, anglojęzyczne, wydane na 150. rocznicę wydania oryginału. Jest to krytyczne wydanie z komentarzami wielu, wielu naukowców, którzy przez 150 lat badają tę książkę. Książkę, która przez krytyków literatury na świecie jest uważana za jedną z najważniejszych książek, jaka kiedykolwiek powstała. Dzięki niej zaczęto pisać książki dla dzieci w zupełnie inny sposób. Nie przestano myśleć o książkach dziecięcych w kategoriach książek moralizatorskich, które miały jakiś teoretycznie prostszy językiem do dzieci trafiać i przekazywać im pewne prawdy, a zaczęto pisać książkę, powieści, przedstawiać przygody, które miały dzieci po prostu bawić. Taką pierwszą książką była właśnie Alicja w Krainie Czarów. I stąd gdzieś ten pomysł, żeby książkę w całości przenieść do naszego kaszubskiego świata, ponieważ jest to jedna z najczęstszych inspiracji wśród twórców. Może oczywiście nie tak często jak Pismo Święte, ale przez badaczy literatury uważana jest za jedną z najczęstszych inspiracji dla twórców kultury na całym świecie. Możemy praktycznie w każdym dziele sztuki, w każdym filmie, grze komputerowej znaleźć odniesienia do tej książki. I bardzo dla mnie jako kaszubskiego czytelnika i osoby zajmującej się językiem kaszubskim, bardzo dużą ujmą i brakiem w zakresie naszej literatury było to, że po prostu tej książki jeszcze nie było. Że nie mieliśmy dostępu do pewnych odniesień, pewnych powiedzeń, pewnych wierszy, pewnych tekstów, skojarzeń, motywów, które z tą książką się wiążą. No i dzięki wsparciu internautów, którzy postanowili wziąć udział w zbiórce internetowej, a później także dzięki wsparciu kilkunastu samorządów z Kaszub,
No i oczywiście Fundacji Kaszuby, która została wydawcą książki. Udało się książkę wydać. Jest ona pięknie wydana, ma twardą oprawę, ma kolorowe ilustracje, ma mnóstwo przypisów, które opracowałem właśnie na podstawie tego opracowania krytycznego. No i oczywiście jest też słowniczek takich kaszubskich słów i powiedzeń. Książka jest kaszubsko-kaszubska, słowniczek również jest kaszubsko-kaszubski. Jest to moim zdaniem bardzo dobra lektura dla osób, które chciałyby podszlifować znajomość swojego języka. Może nie tyle uczyć się go od podstaw, ale na pewno już dla osób, które chciałyby więcej ciekawych słów poznać i rozwijać ten język. Z całą pewnością spodoba się dzieciom, warto ją czytać dzieciom na dobranoc. No ale jak mówią, nie jest to książka tylko dla dzieci, ma ona także drugie oblicze, które dorośli z całą pewnością będą też z miłością i zafascynowaniem odkrywać. Serdecznie polecam, można oczywiście kupić na stronie Fundacji Kaszuby. Miłej lektury. Została nam jeszcze jedna kategoria i nagroda specjalna. Kategoria albumy kaszubskie i przewodniki. Trzecie miejsce dla Kamili Dąbrowskiej za katalog Wdzyckiego haftu kolorowego, który ma też wersję angielską, tytuł, ale też przewodnik. Drugie miejsce dla Tadeusza Sadkłewścigłe, Katarzyny Kulikłeści za Ale Skansen, prowadnik Płemuzeum Kaszepskim Etnograficznym Parku miona Tydore i Zdora Gulgłeścich we Wdzycach. I jeszcze, proszę Państwa, w tym roku nagrodę specjalną przyznaliśmy Adamowi Ryszardowi Sikorze za włączenie do literatury kaszubskiej Piancoksangu jednego z najważniejszych, moim zdaniem także, dzieł w historii ludzkości. Wielkie brawa dla ciężkiej, ogromnej, wspaniałej pracy profesora. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pozycjami komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w literaturze pomorskiej, za literaturę pomorską. Opracowania naukowe, wyróżnienia dla Wojciecha Łagysia za Gdańsk, szwedzkie karty historii. Dla Michała Śrubowskiego za czarownice, mieszki, pokutnice, gdańskie szkice historyczne. Dla Małgorzaty Mastalerz-Krystiańczyk wyróżnienie za Ostatni Mohikanie Pomorza, Ludność rodzima znad jeziora Łebsko i Garno w publicystyce polskiej lat 1945-89. I wyróżnienie jeszcze jedno dla Barbary Świąder-Puchowskiej za Dosięgnąć nieba, teatr snów. Trzecie miejsce dla Daniela Gucewicza za kalwaryjską rebelię z historii wybranych sanktuariów Pomorza Gdańskiego w okresie Polski Ludowej. Drugie miejsce dla Andrzeja Chludzińskiego za nazwy miejscowe powiatu Nowodworskiego, województwo pomorskie. I pierwsze miejsce dla księdza profesora Anastazego Nadolnego za słownik biograficzny kapłanów wyświęconych w latach 1921-1945 pracujących w diecezji chełmińskiej. Bardzo ciekawa książka i wymagająca stolemowej pracy, tak można by to określić. Proza. Trzecie miejsce dla Stanisława, tutaj Stacha jest, Stacha Szulista za powieść Larwy. I pierwsze miejsce, drugiego nie było, dla Barbary Piórkowskiej za Kraboszki. Powieść Kraboszki jest nazywana baśnią o raku. Jakiś czas temu zmierzyłam się z chorobą nowotworową i to starcie wygrałam. No i taką logiczną konsekwencją dla autorki jest napisanie książki na ten temat. I trochę to jest taki poradnik, a trochę zapis choroby, a trochę coś jeszcze, bo w Kraboszkach piszę o moich przygodach szpitalnych, ale też piszę o czymś, co istnieje zupełnie poza farmakologią, leczeniem, czyli o takiej sferze emocjonalnej.
która dla mnie, jako osoby, która przeżyła nowotwór i kilka lat już po chorobie funkcjonuje, działa, bardzo ważne było też obrobienie tej sfery emocjonalnej, która się wiąże z chorobą, czyli odpowiedzenie sobie na pytanie, dlaczego zachorowaliśmy, w jaki sposób brak zdrowia wpłynął na nas, czym jest nasze ciało, jak funkcjonujemy wtedy, kiedy takie normalne życie przestaje nas dotyczyć. Kraboszki, też może Państwa zainteresuje tytuł, to są takie maski, które nasi przodkowie i przodkinie nakładali na twarz podczas obrzędów czy rytuałów związanych z osobami zmarłymi. Czyli wiemy to z wykopalisk archeologicznych, bo takie artefakty były znajdowane na terenie Polski, na terenie Rusi, na Słowiańszczyźnie. I podejrzewa się, że one służyły do tego, żeby uniknąć jakichś sytuacji niekorzystnych związanych z duchami, które mogłyby wejść w osobę guślarza czy no po prostu potomka jakiejś osoby, która ostatecznie nie do końca odeszła z tego świata. I ja zakładam taką maskę, taką kraboszkę właśnie, pisząc o temacie, który budzi lęk tak naprawdę, tak? Bo w wielu sytuacjach nie chcemy rozmawiać nawet o ciężkiej chorobie, żeby ona nas nie dotknęła, żeby ona nas nie dotyczyła. Kraboszki też nawiązują do tego, co słowiańskie. I tu Państwo znajdziecie bardzo wiele ciekawych wątków słowiańskich, którymi się bawię. Uważam też, że nie można pisać o rzeczach złych, niedobrych, tak, które nas mocno gdzieś tam wewnętrznie i zewnętrznie, bo to jest przecież walka z ciałem, które nas orają bez poczucia humoru. I taką lekką ironią się tutaj posługuję. Te postaci z mitologii słowiańskiej gdzieś po kartach kraboszek chodzą, robią różne dziwne rzeczy, są niesubordynowane kompletnie, dają dużo radości w takim trudzie bycia, w trudzie leczenia, w trudzie zmierzenia się z czymś takim ciemnym i mrocznym w nas, co przychodzi przy każdej chorobie. Nie powiedziałabym, że to jest do końca poradnik zdrowienia, ale jeżeli rozważycie taką możliwość, to serdecznie zapraszam do przeczytania książki, którą wydało wydawnictwo Marpress i którą napisałam na bazie własnego doświadczenia. W kategorii literatura faktu wyróżnienia. Dla Jacka Lewandowskiego za Kubryk pierwszy lewy, wspomnienia z rejsu żaglowcem Dar Młodzieży do Japonii 1983-84. I wyróżnienie dla Marka Adamkowicza, redaktora tej książki i redagującej również Iwony Joć za Lech Bądkowski, jakiego znaliśmy, Lech Bądkowski o sobie. Trzecie miejsce w kategorii literatury faktu otrzymuje Tomasz Siemiński za folklorystyczne ostępy dawnego Pomorza. Drugie miejsce profesor Zenon Ciesielski za Zapisane w pamięci, czyli Meandry mojego życia, autobiografia. I pierwsze miejsce otrzymuje Nestor Gdańska, tak muszę powiedzieć. I cieszę się bardzo, że jeszcze tyle pisze i stale pisze. Doskonała sprawa. Andrzej Januszajtis za W Gdańsku i szerokim świecie. Już tak długo żyję na świecie i tak długo piszę, że nie muszę czytelników przekonywać. Po prostu wiedzą, nowa pozycja i no cieszę się, że się nie rozczarowują. Tak przynajmniej mi mówią, a sądzę, że mówią prawdę. Czym przekonać? To nie chodzi o to, żebym ja przekonywał. To zawartość tej książki, tematy, czyli Gdańsk, gdańszczanie, dawni i współcześni. To są moi bohaterowie i to oni przekonują ludzi.
czuję się zaszczycony tą nagrodą. Cieszę się, że w Kościerzynie właśnie ją otrzymuję, bo to piękne miasto, jedno z trzech, które roszczą sobie prawa do nazwy Stolica Kaszub, no Kartuzy, Kościerzyna, a dla mnie oczywiście Gdańsk jako najstarsze z nich miasto, które już w XIII wieku było stolicą księstwa gdańskiego, księstwa wschodniopomorskiego, tego naszego małego Pomorza, które nazwano także Pomerelią. Po polsku się to nie przyjęło, czyli małym Pomorzem, w odróżnieniu od wielkiego, bo nie zawsze sobie zdajemy sprawę, że na przykład Stralsund, Strzałów, czy jakaś Radogosz, tam gdzieś na terenie Niemiec, dosyć daleko, to też jest Pomorze. Także warto o tym wiedzieć, tym bardziej dzisiaj, kiedy już nie wojujemy ze sobą, tylko współpracujemy i nasza współpraca jest częścią jednej wielkiej współpracy europejskiej. Cieszę się, że w tej dziedzinie Gdańsk zawsze się wyróżniał i że na Pomorzu było zawsze wielu sławnych ludzi. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze pisywałem w Literach, to były lata 1960, i przeczytałem artykuł, w którym ktoś użył takiego zdania, że Pomorze to tak jak w Grecji dawnej kamienista Beocja nie wydawało sławnych ludzi. A ja wtedy się rozzłościłem i wyszukałem kilkunastu sławnych ludzi z samej tylko ulicy Świętego Ducha w Gdańsku, oczywiście w dawnych czasów. Także miałem satysfakcję, oczywiście musiałem ich wyszukać i uzasadnić i to bez trudu się oddało. Ta ziemia nie była kamienistą Beocją, była bogata w talenty, wyróżniała się umiłowaniem wolności i warto o tym pamiętać i to dzisiaj także w twórczości podkreślać. Kategoria poezja to wyróżnienie dla Izabeli Brandt za Listy z nieba. Dwa drugie miejsca są. Drugie miejsce dla Zdzisława Drzewieckiego, Oswajanie pustki. I drugie miejsce dla Małgorzaty Bożeszkowskiej za Pogranicza ciszy i światła. Pierwsze miejsce Bożena Ptak za Lęki nieoswojone. Z satysfakcją, radością przyjęłam dzisiaj po raz kolejny, trzeci zresztą, Nagrodę Kościerskich Książki Targów Książki Kościerskiej Pomorskiej w Kościerzynie. Za książkę, tomik poezji Lęki nieoswojone. Jest to moja ósma książka poetycka. Tu mam mówić o tej książce i tej nagrodzie. Takie pytanie, kiedy się pisze, kiedy poeta pisze. Ja myślę, że to bywa różnie. Ja i o czym świadczą moje wiersze, piszę tylko wtedy, kiedy jestem smutna. A jeżeli tak wydaję 3 książki, 10 lat przerwy, 2 książki, 10 lat przerwy, 2 książki i znowu 10 lat przerwy, niech nikt nie liczy, ile lat mam, to no, nie wydaję tak często, nie produkuję wierszy. Przy tym tomiku spotkały mnie takie przygody, spotkały mnie, że dzwonią do mnie czytelnicy, znajomi, którzy płaczą mi w słuchawkę, ale nas urządziłaś, ale tomik napisałaś tylko do ronienia łez. Nie wiem, ja przy nim nie ronię łez, wszystko jest dla mnie naturalne. Od choroby, śmierci, historii, co w tym tomiku możemy znaleźć. A raz miałam, zbierając tak co jakiś czas napisany wiersz do szuflady, a potem składając z tego całość,
trzeba bardzo uważać, bo miałam taką przygodę. Wydaje tomik, moja córka, lat 40 ileś dzisiaj, czyta ten tomik, mówi: mama, a co to jest za wiersz? Ja mówię: no, wiersz, nie powiem tytułu, ale w jednym z ostatnich tomików. Ona mi mówi: no mamo, ale przecież to jest mój wiersz. No to mnie cofnęło. No córeczka mi podarowała wiersz, włożyłam do szuflady. Dziwiłam się trochę, że taki wiersz napisałam. Potem go wzięłam do tomiku i w tomiku mam córeczki wiersz jako autorki. Na szczęście ona mi wybaczyła kradzież praw autorskich. I tak bywa z przygodami, z poezją. Ale ponieważ chciałabym mówić wierszem, a nie, to taki jeden przeczytam. Brakujące ogniwa historii. To było przy Kwietnej w gdańskiej Oliwie. Tam, gdzie się skręca nad staw i widać wzgórze z wieżą widokową. Z niej skoczył taki jeden, wielbiciel i kolekcjonier komiksów. Rodzina będzie pamiętała, ale któż poza nią? Taki jeden. Pradziadków dom jeszcze stoi, ale ten następny już wyburzono. Dobre miejsce dla deweloperów. Dobrze się sprzeda. Kilka lat temu ciotka Agnieszka, żyła jeszcze, nogą pokazała mi miejsce, w którym zakopano tego Niemca. Niestety nie zapytałam, jakiego Niemca. Już się nie dowiem, kto zakopał i dlaczego właśnie tam. W stawie utopiły się dwie siostry, gdańszczanki. Po tym, jak ruski żołnierz, a może żołnierze w każdym razie, zostały zgwałcone. To też z opowieści ciotki Agnieszki. Siostra babci, już nieżyjąca przy Kwietnej w Oliwie, spisała swoje życie, ale nic tam o wojnie, o ruskich, ani o tych siostrach gdańszczankach. Dziurawa historia rodziny. Dziurawa historia. Kategoria literatura dziecięca i młodzieżowa. Dwa wyróżnienia mamy dla Romana Dżeżdżona za opowieści znad Bałtyku. To jest tłumaczenie angielskie, które nie trzeba tego czytać. I dla Dominika Kraski, siedem magicznych opowieści o Gdyni. No i tylko pierwsze miejsce dla Anny Koprowskiej Głowackiej. Koprowska Głowacka, powinniśmy tak powiedzieć, za Rybak i Diabeł, legendy z nadmorza Bałtyckiego. Jestem autorką książki Rybak i Diabeł, legendy z nadmorza Bałtyckiego. Regionalizmem zajmuję się od wielu, wielu lat. Jestem autorką kilkunastu książek. Uważam, że legendy, podania to jest część dziedzictwa kulturowego, która ginie, która zaczyna zanikać. Czasami przypomina piękny kryształ, który rozpadł się na miliony kawałków i warto zbierać każdą okruszynkę i przekazywać dalej. Zwłaszcza tutaj, na terenie Pomorza, Kaszub, ale nie tylko, w całym regionie. Ta książka akurat dotyczy Morza Bałtyckiego i nie są to legendy związane wyłącznie z Pomorzem naszym. Są tutaj zebrane legendy Polski, Litwy, Szwecji, Danii, Niemiec. Łączy je jedno, morze. A morze jest naszym wspólnym skarbem. Skarbem, o który warto dbać, skarbem, który po prostu się kocha. Ponieważ miłość jest bezgraniczna, a legendy i podania to jest echo historii. Echo historii, które przenika przez dzieje, nie dzieli, a łączy. Historia bywa okrutna, różne rzeczy działy się na przestrzeni wieków, jednakże legendy są wspólne. W tej książce można odnaleźć wspólne mianowniki. Pojawiają się wspólne potwory, syreny. Jest legendarna wineta, w której łączą się zwyczaje Słowian, Duńczyków, Wikingów. Także to jest wszystko jest razem, wspólnie połączone harmonijnie. Mało tego, pojawiają się również dawne zwyczaje, nie tylko legendy, ale zwyczaje i magia
która przenika przez historię, przez dzieje, przez legendy i podania. A jako autorka kilkunastu książek przywykłam także do jednej rzeczy, mianowicie do odkopywania dawnych zwyczajów i do tego, że nazywa się mnie nieraz wiedźmą. Nie obrażam się, uważam, że to jest wielki zaszczyt i wielki komplement, bo wiedźma to jest osoba, która wie, a ja cały czas dążę do tego, żeby tą wiedzę poznawać. Ostatnia kategoria albumy, wyróżnienie dla Marii Różańskiej za Sopockie witraże. Rzecz bardzo ciekawa i jedyna w Pomyśle. Drugie miejsce dla Kazimierza Ickiewicza za Szkołę Morską w Trzebie w latach 1920-30. Rzecz doskonała, ponieważ rzeczywiście wszystko się zaczęło od Trzewa. Teraz o Trzewie zapominamy trochę, ale wszystko zaczęło się od Trzewa. Pierwsze miejsce dla Marty Koperskiej-Kośmickiej za Dom podcieniowy na Żuławach. Książka jest wynikiem moich badań nad architekturą regionalną Żuław Wiślanych. Badania odbywały się przez 7 lat, to było 7 lat zbierania materiałów na temat zabytkowej architektury, zabytkowych domów podcieniowych na Żuławach. I ukazuje się prawie w stulecie wydania takiego największego kompendium wiedzy na temat domów podcieniowych Otto Kleppela. Zresztą ten znak tutaj jest hołdem dla moich poprzedników. Książka powstawała jeszcze dłużej, ponieważ po obronieniu doktoratu starałam się wydać książkę w takiej właśnie oto postaci, ponieważ jestem nie tylko autorem tekstu czy zdjęć, ale również szaty graficznej. Także to, co Państwo tutaj widzą, to jest właściwie moje dzieło, moje dziecko, bardzo długo wyczekane. W tym miejscu bardzo chciałabym podziękować Instytutowi Kaszubskiemu, który zgodził się wydać książkę właśnie w takim kształcie, ponieważ dzięki profesorowi Obrechtowi Brzązyńskiemu ta książka trafia do Państwa rąk. Dziękuję. Jako dyrektor Biblioteki Miejskiej chciałabym wyróżnić również 5 wydawnictw, które w tegorocznym konkursie literatury kaszubskiej i pomorskiej zdobyły najwięcej nagród. I tak, pierwsze miejsce za 15 nagrodzonych książek zajęło wydawnictwo Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Drugie miejsce za 7 nagrodzonych książek zajęło wydawnictwo Marpres. Na trzecim miejscu z 3 nagrodzonymi książkami uplasowały się 3 wydawnictwa. Wydawnictwo Bernardinum, Wydawnictwo Jasne oraz Wydawnictwo Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Serdecznie Państwu gratuluję tak świetnej współpracy z pisarzami.